Dobrze, jesteście wszyscy, fantastycznie. W ogóle jakby to was wszystkich zamknąć w windzie, to by było też ciekawie, to trzasnąć na długo. Moi drodzy, wszyscy siedzą wygodnie, fantastycznie. Witam was wszystkich jeszcze raz i może zacznijmy od razu, bo już trochę nam czasu zleciało. Panie Czarku, witam serdecznie. Bossa tego całego, tutaj mam mikrofony, bossa tego całego zamieszania, Saurona, czempiona monitoringu. Pierwsze pytanie, które się nasuwa, dosyć logiczne, to czy zabawniejsze były te gagi, które oni przygotowali, czy patrzenie na to, jak oni cierpią wewnętrznie, nie mogąc zareagować? Ja przede wszystkim nie mogę się oprzeć wrażeniu takiemu, bo nie wiem, ja widziałem drugi raz pierwszy odcinek i powiem szczerze, że to w ogóle jest serial dla wielokrotnego oglądania, bo ja za drugim razem jeszcze więcej rzeczy widziałem niż za pierwszym i rzeczy widziałem, które mi umknęły. To się tak dużo dzieje, to jest tak nasycone, to są, że jakbym tam był z powrotem. Wiesz? A to brzmi jak trauma. Tak, bo to jest traumatyczne przeżycie, wiesz, bo no jest tyle, już po godzinie czuję się przebodźcowany, a po 6 godzinach to nie wiem co powiedzieć, co mnie bardziej śmieszyło, czy ich numery, czy to jak między sobą, to trudno powiedzieć, no zależy, no to poczucie humoru jest jakby niezależne od nas. A ponieważ jestem inteligentny, to mam je olbrzymie, jak wiadomo. Więc śmieszy mnie wszystko. Tak, tak, tak. Ty też. Bo to było, bo to było 6 godzin Beatlesa. Nie, żartuję. Teraz się wygłupiam. Nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, jak nie wiem, co powiedzieć, to się wygłupiam. No i Wiolka to zrozumiała. A co w takiej... To inaczej. Ja chcę. No. Ale to godzinę teraz... No godzinę, mam godzinę 10 materiału zawsze na scenie. Nie było pytania, nieważne. Ja chcę totalnie się zgodzić z tym, że to był odpał. Totalnie, Czarku, to był odpał totalny. I to, że to była trauma, powiedziałeś, że czujemy się jak po traumie, to była trauma. To tak brzmi, jak teraz o tym odpowiadacie. Bo tak było, jak my wyszliśmy z całości. Mogę zespoilować, czy nie? Nie, chyba właśnie nie. Trochę tak. Ale mógł powiedzieć, że jak się czuliśmy. Znaczy, dobra, powiem, jak ja się czułam. No tak, to nie jest spoilowane. Tylko nie mów, kto wygrał. Ja się czułam, jakbym zrzuciła jak wąż skórę po prostu. Miałam wrażenie, że zostawiłam część siebie tam, na miejscu i totalnie nie wiedziałam, czego się spodziewać sama po sobie. Poznałam siebie na nowo. To było po prostu szalone totalnie. A myślałam, że jestem popierdolona, a się okazało, że jestem jeszcze bardziej. No to już były bodźce, które to wyzwalały, no nie? Bardzo proszę, Adusiu, bardzo. To jest szokujące stwierdzenie, rzeczywiście, Wiola. No. Jest to coś nowego, musimy to zanotować. Tak, ale cudowne było poznać nowych ludzi i bardzo ciężkie było nas rozśmieszyć nawzajem. Pani Agato, co się tam dzieje? Bo trauma właśnie wróciła? Agata. Wróciła trauma? Nie, ja zapieczyłam dopiero ile ja tam zjadłam. I trochę się przestraszyłam. Po drugie, chciałam od razu uprzedzić, żeby później nie pisać, że tam miałam zrobione usta, ja tam miałam mandarynkę. Ale to jest jednak jest w tym dużo prawdy, że się zajada stres. Nie zajada, po prostu trzeba było zająć czymś szczękę, czymś innym niż to, żeby poszło do góry. No, ja uważam, że tutaj wielkie brawa dla produkcji i dla montażu niezwykłego zupełnie, bo myślę, że też montowaliście to z różnych naszych min, a cały kontekst jest jakiś bardzo pięknie zrobiony i w rytmie jest dobry, bo przecież chyba, chyba spodziewaliście się, no ja byłam przerażona lekko, że nie wiadomo, co tam będzie. Znaczy, chyba wszyscy byliśmy przerażeni. Ja dopiero teraz zauważyłem, to jest bardzo żenujące, muszę to powiedzieć, że jadłem karmę psa, którego nie było. I karma była prawdziwa. Nie wiem dlaczego ja ją jadłem. Właśnie taka smaczna, wiesz, nawet. Ale też często miałeś wypchaną buzię, nie? Psia karma. Macie też więcej mikrofonów, jakby coś. Ja chciałem powiedzieć, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. A po drugie, Woron się cały czas śmiał. Bo tam było trochę takich trików. O właśnie, pani Agato, bo muszę o to zapytać. Przepraszam, pani Adamie, zaraz do pana jeszcze przejdziemy, ale bo muszę o to zapytać. Ten trik z tą zamianą emocji jednych w drugie, to trochę takie granie na kodach było. Nie, no to po prostu było, to jest bardzo dobry sposób, żeby to napięcie, które jest, żeby zmienić ten śmiech w płacz. I to jest możliwe. Nie zawsze. A w drugą stronę da się? Da się. Tak, żeby się śmiać u Gajdy? Da się, bo ojciec jak mnie chciał bić, to że się śmiałem. To mnie był jeszcze mocniej, wiesz? Tak, pomyślał, tak, że sobie jaja robię. To... Nie, chodzi o ekstremalne jakieś doświadczenie. Tam to było naprawdę bardzo ciężkie.
I to było coś takiego, że po pewnym czasie widziało się, że koledzy i koleżanki mają drewniane oczy kukiełek. Oni byli gdzie indziej po prostu. Traciliśmy kontakt. Słuchajcie, jakby naprawdę powycinać poszczególne wasze wypowiedzi i zestawić i w tle puścić jakąś wojnę, to by się zgadzało. Ale ja, bo to wejdę ci w słowo, bo byliśmy na drugi dzień tam dokręcać materiały promocyjne i się czuliśmy jak powrót do domu dziecka. Że wszyscy spędziliśmy tam zaledwie kilka godzin, albo niektórzy kilkanaście minut. Pani Agato, jeszcze chcę w ogóle pogratulować w końcu roli, gdzie na końcu pani nie umiera. To jest też spory sukces. To się okaże. Ale okay, było coś takiego, że naprawdę czuliśmy na tyle, ale tak zupełnie powiem, bo tam sobie żartujemy, że dom dziecka, że trauma to by trauma, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu to było naprawdę intensywne przeżycie. I jak usłyszałem ten dźwięk dzisiaj tego zielonego, to taki... Też mi się to włączyło, tak. Odruch Pawłowa, ale coś fajnego. Myślę, że byliśmy też wszyscy chyba ciekawi dzisiaj, rozmawialiśmy teraz o Czarek. Jak to zostanie zmontowane, co zobaczymy, bo byliśmy tam przez wiele godzin i rzeczywiście zawiązały się tam jakieś przyjaźnie, komitywy, ale dzisiaj po tym montażu muszę powiedzieć, że jesteś totalną wariatką, Wiola, dlatego że ty jako jedyna od samego początku ruszyłaś do ataku. To był walec, to trudno było, w zasadzie wszyscy, jak tutaj mało kto się konfrontował, myśmy wszyscy uciekali. A to dopiero drugi odcinek, słuchajcie. A jeszcze pytanie, bo zauważyłem, że jeżeli ktoś się pojawiał, na przykład w stroju kurczaka, tak jak Ola, ewentualnie jakiś inny performance się odbywał, to i tak byliście skupieni na tym. Czy to jest tak, że mieliście od góry zaznaczone, że nie możecie się odwracać? No bo to jest najprostsze wyjście. Było powiedziane, że trzeba to obserwować. Dobra, natomiast jeżeli państwo zwrócą uwagę, to ja stałem zawsze przy drzwiach. Panie Adamie! W ogóle ja nie wiedziałem, że drzemią w panu takie pokłady. Przecież pan był jak taki humorystyczny ninja. Jak to? Przecież wszyscy. No tak, ale nie wiedziałem, że aż tak. Ja ma po prostu atakował jak predator w predatorze, jak ninja w ninja. Po prostu to było fenomenalne. Czy pan nie myśli w ogóle o zmianie kariery dosłownie na komedię? Myślę, że to była na miastka tylko. Brakuje nam komików. Może by zrobić popiełuszkę na śmiesznie teraz. Słuchaj, ja powiem tak. Szkoda, że w programie tego nie wykorzystałeś. Może byś został dłużej. Ja powiem tak, że no są takie zakusy, powiem, nie ukrywał, no, że jest taka propozycja. O! Nie, ale tak na serio. Czy no to rzeczywiście chyba to... Adam, twoja sekwencja Jestem wrakiem człowieka, to jest Oscarowa rzecz. To prawda, to prawda. Skąd się w ogóle wzięło to pytanie? A czy obok mnie siedzi ktoś? No tutaj nie ma mikrofonu, Karol. No to jest Wunderwaffe. Także no, dużo jeszcze państwo nie widzieliście. No tutaj to jest naprawdę tylko rozgrzewka. Przed tym, co się zdarzy jeszcze. Ja zapytałem, skąd się w ogóle wzięło to pytanie? Dlatego, że wydaje mi się, że... Znaczy, miałem takie wrażenie, że to był inny pan. I nie ukrywam, że z Wiolką znamy się od dawna i kilka kieliszków alkoholu i dyktafon potrafią rozwiązać Wiolce język. No ja też Wiolki nie zdałem z tej strony. Wiecie? Zupełnie w paru takich dialogach. Stary, no przede wszystkim to, że Woronowicz ma dublera. Że ma dublera. Normalnie prawdziwego morda w mordę identyczny gościu, no. Dubluje go. No nie wiem, gdzie jest, nie mam pojęcia. No musisz go gdzieś wyszukać. Czy było warto? Inaczej, czy kosztowało to za dużo? Tak. Czy było warto? Tak. Moi drodzy, przed państwem dubler Adama Woronowicza. Bardzo mi miło, cześć. Zapraszam serdecznie. Adam nie mógł dzisiaj być tutaj ze mną. Pani mama na obrotach mogę tutaj do mnie zaprosić? Tak, żeby dubler usiadł obok Adama, no bo w końcu niech będą obok siebie. Czy możemy przekazać mu mikrofon jeden? Przede wszystkim dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Cieszę się, że jesteś z nami. Bardzo miło tutaj być. Dobry wieczór państwu. Jak zaczęła się ta przygoda? Od czego w ogóle? Skąd pomysł? Wie pan co, no my w zasadzie tutaj z panem Adamem i z całą resztą zebranych osób, powiedziałbym łysych, ale my sobie życzymy rzadko włosych, żeby mówić. My dostrzegliśmy, że tę państwa ignorancję można wykorzystywać. To znaczy, jak się zorientowaliście, że wy, czyli osoby z włosami, nas nie rozróżniacie, to postanowiliśmy się zacząć podmieniać. I na początku to były takie małe podmianki sąsiedzkie, prawda, że tam gdzieś dziecko odebrać. Natomiast to się później rozkręciło. No ja dosłownie wczoraj wróciłem, zastępowałem Gąsowskiego, bo on musiał za szpilkę śpiewać w kombi.
No, wie pan... Ale to jest takie skomplikowane. Dużo was tam macie kalendarz, jakiś wspólny, jak to wygląda? Mamy, tylko się rotacja pomieszała, odkąd Majdan włosy wstawił. Teraz to trzeba łatać jakoś. No i jak ta kariera przebiega na razie do tej pory? Jak w których, no, inaczej, w jakich filmach możemy pana zobaczyć? Właśnie w filmach żadnych, muszę powiedzieć. No mam takie jakieś takie... W filmach gram ja. Jakieś, otóż to, i tu dotykamy sedna sprawy, no ja miałem takie ambiwalentne uczucia do tego zlecenia, ponieważ jak ja dostałem telefon, żeby dublować pana Adama, no to ja już oczyma wyobraźni widziałem siebie na planie, że chodzi o dublera filmowego. Bo ja mam umiejętności, umiem zrobić fiflaka, umiem tam hamować silnikiem, ale nie, co się okazało, że to chodzi o zastępowanie Adama w życiu. Ale w jakich sytuacjach, jak to? No, pierwsze z brzegu, ostatnio na przykład sprzeczkę musiałem dokończyć z żoną. Tak. I to wyglądało na tej zasadzie, że właśnie Adam się spieszył na plan, gdzie jakoś dla mnie miejsca nie było. I on wtedy schodzi do piwnicy, ja tam czekam, mam taki kącik, bo to jest stały etat, więc mam normalnie czajnik bezprzewodowy, radyjko, mam wszystko. No i on przez garaż wychodzi, a ja wtedy idę na górę, tylko czasami mnie nie zbriefuje przed sprzeczką. I wtedy muszę improwizować, nie? To jest różnie, ale wtedy mam taki wytryk swój, no, mówię, no, no, zawsze, jak już mi nie starczy argumentów, mówię, słuchaj, ja grałem popiełuszkę, tak? I jest koniec. To zamienny skrót, rozumiem. No różne rzeczy. Okej, okay, fajnie, to co, no to dziękuję, że udało się przybyć, cieszę się, że rozwiązaliśmy tę zagadkę. Jeżeli mógłbym tylko zaapelować, jasne, proszę państwa, bo być może są tu jacyś decydenci w imieniu swoich kolegów. W serialach, filmach, postaci łyse, apeluję, żeby grali aktorzy łysi, nieogoleni, bo nam jest później przykro i będziemy bojkotować. I zdrówka życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo miło. Bardzo. Olu, widziałem, że ty tam wiele razy zapadałaś się sama w siebie i ty tam toczyłaś naprawdę tytaniczną walkę. Który moment był najtrudniejszy? Taki, że naprawdę już czułaś, że ta kamera cię wyłapała. Pamiętasz taki? Mm-hmm. Albo taki, że wiesz, że budzisz się w nocy ze śmiechem. Spocona, ale ze śmiechem. Który moment? No generalnie, tak jak mówiłam, że faktycznie nagle w sposób jakiś nieoczekiwany Michał Majer stał się moim kryptonitem, ale no zobaczyłam Adama i to już jakby było dla mnie way too much. Ja generalnie jestem typem... Czyli o wiele za dużo, ja przetłumaczę. Dziękuję ci bardzo, kochanym. Generalnie mam coś takiego, że jestem typem człowieka, który bardzo dużo się śmieje i wzięcie udziału w tym programie... To już była gruba decyzja, więc no. Czyli nie pamiętasz jednego konkretnego momentu? Mm-mm. Dobra, wszystkie były takie, że... Nie, wszystkie generalnie, nie wiem, na pokaz, bo Kasia się pojawiła, to wszystko było za śmieszne z założenia, że nie wolno nam się śmiać, mi się już bardzo chciało śmiać. I jakby nie pamiętam, bo wszystko było za śmieszne. Czy Gołębiosz? No Gołębiosz, znaczy, właśnie. Czy kurwa Dorota, znaczy Gołąb Dorota albo Daniel? Znaczy to jest już jakby za grube. Ja bardzo, znaczy to było jedno z najśmieszniejszych rzeczy, no właśnie, w programie. I teraz przejść. Dziękuję ci, Viola, ja się bardzo śmiałam w środku, strasznie. Okej, okay, o to pojednanie to mi chodziło. To są te najgorsze momenty, w których musiałeś mówić, to było strasznie śmieszne. I to pojednanie jest ważne, bo ja osobiście, widząc, że nikt się nie zaśmiał na monodramie o Gołębiarzu, nie, po prostu to... chciałem wyłączyć telewizor, wyrzucić go przez okno. Ja sobie naprawdę wyobrażam sobie straszne rzeczy, żeby to przetrwać. Cieszę się bardzo. No, dziękuję ci, Wiolu, za to. Byłam w wielu momentach takich naprawdę skrajnego ataku paniki. Cieszę dziękuję się, ci. Wróciłaś do mroku, dzięki mnie. Dzięki. Thank you. Wiolka, a jeżeli... Inaczej, bo podejrzewam, że zakładałaś jakieś reakcje na Gołębiarza. Tych reakcji nie było. Miałaś przygotowane coś w zanadrzu albo jakie inne triki próbowałaś wcześniej w domu? Wiesz co, ja byłam pewna, ja byłam... Szczerze mówiąc, jak miałam gołębiarza jako pewnik, że ktokolwiek się nie pojawi w programie, to gołębiarz rozwali kogokolwiek, bo mnie to tak bawiło. I najbardziej bałam się, że sama się śmieje na gołębiarzu, bo po prostu osobiście mnie to bawiło. I mówię, dobra, Wiolka, skup się. Ale jak już poznałam te kilkanaście minut wcześniej Worona i widziałam, że już go rozwaliłam jajkiem, ja mówię, to będzie po prostu killer. Ja mówię, półłysy pan odpada z tego programu dzięki gołębiom sztucznym, które latają i wracają. I byłam pewna, że już nawet patrzyłam się na Wrona i ja mówię, zabiję cię, tym człowieku już ciebie nie ma. Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że dużo bardzo rzeczy tutaj padło, łysy pan, połysy pan. Znaczy ja chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie są moje naturalne włosy. Ja mam mniej więcej takie włosy jak Czarek, naprawdę. Po prostu to jest do programu, do programu. Dziękuję. Panie Karolu, bo skoro mamy tutaj autorytet, któremu w kwestii humoru wierzą miliony Polaków, niech pan rozstrzygnie to. Czy Gołębiarz był obiektywnie zabawny? No oczywiście, że był zabawny.
Przyznam, że siedziałem tam z boku tyle godzin i patrzyłem na to wszystko i współczułem, że oni siedzą, dodać należy bez jedzenia. No to było okropne. Nie, mama Muminka zrobiła lepsze. Słuchajcie, jedna jest rzecz ważna, którą powinniśmy powiedzieć państwu, którzy to notują albo gdzieś przekażą dalej, że to wszystko, co tam się działo, działo się naprawdę. Nikt tego nie napisał, te teksty nie były wcześniej ustalone. To była taka prawdziwa improwizacja, bo dość często potem ludzie mówią, tam pierwszy sąd tak napisane miał, to tak gadał, nie? A to było widać, że to się rodzi na żywo. Ja przyznam, że od tego momentu, jak latam, a często latam do filmu do Wrocławia, to gdyby stewardem był Adam w tych przelotach, to mi się w ogóle tekstu nie nauczył, ponieważ uczę się w samolocie zawsze. I umarłbym chyba ze śmiechu i nigdy w życiu bym nie doleciał w sposób naturalny, ponieważ to mnie, Adam, walnęło też o ziemię, muszę powiedzieć. Ale jaka jest tajemnica i wszyscy to rozumieją, że dowcipy robi się na serio, więc może i dobrze, że wszyscy się nie śmiali i udawali, że jest okej, okay, prawda? No bo jak jest człowiek na serio, wtedy to wygląda, że jest śmieszne wtedy. Tak mi się wydaje. Ale to no było tutaj ciężko. Wiele różnych rodzajów humoru, bardzo wiele. Między innymi kabareciarski humor. Powiedz mi, Bartoszu, jeżeli chodzi o twoje zetknięcie się, kiedy zobaczyłeś aktorów, spodziewałeś się tego, co się wydarzyło? Nie spodziewałem się. No nie, są tacy cicho ciemni. Natomiast największym wrogiem moim byłem ja sam. I jestem osobą, która cały czas się śmieje. Jest cudowne przeżycie móc wziąć udział w tak profesjonalnej produkcji. Bardzo się cieszę, że mogłem to zrobić. Ja też wiem. Jestem wzruszony. Ja też wiem z tego samego źródła, że kobiety miały największy problem z Bartoszem Gajdą, a o to dlaczego? No z Gajdą to było ciężko, wiesz, nie można było mu patrzeć w oczy. Słuchaj, patrzysz mu w oczy i nogi się uginają same pod sobą. No to jest tak ociekający z seksem typ. Też bym nie powiedziała, ale żadna z nas nie mogła się mu oprzeć. Ja nie wiem, czy to ta okrągła gęba, czy co, czy ta, bo tak jest, że ponoć seksapil jest w tych oczach takich dziecięcych. On ma coś takiego babysiowego w sobie. No sama nie wiem. Wiem też od dziennikarek, z którymi się znam, że przeprowadzenie wywiadu z tobą to jest w ogóle problem, no nie? Bo ty tam po prostu patrzysz na kobietę i kolana jej się uginają. To jest prawda, ja mogę powiedzieć, że to jest prawda. Ja to nie jest moje dziecko! Wszystkim obiecuję Sopot. Wszystkim. Jolce obiecał Sopot, także. Dobra, dziękuję. To może, okej, to też kwestię rozstrzygniemy później, a pani, która ma problem z wyborem facetów, to proszę się zgłosić później, bo tam jeszcze parę tematów będziemy mieli. Michał Szpak, przede wszystkim gratulacje podjęcia się wyzwania, no bo wiesz, masz taką ekipę, no to wiesz, że będzie trudno. Podjęłaś rękawicę, podjęłaś wyzwanie. Ale kiedy podejmowałem wyzwanie, to nie wiedziałem, nie wiedziałeś, czego się spodziewać. Mm-hmm. Ale przygotowałeś swoje rzeczy. Z której strony najtrudniejszy był atak? W którym momencie albo od której osoby musiałaś unikać, żeby wyjść z tego zało? Jeszcze raz mu powtórz. To może inaczej. Czy przygotowałeś, a może dzisiaj przygotowałeś coś w ramach zemsty? Jakiś mały sketch? Nie, no ja miałem najgorszy problem z Violą, no. Dobra. Viola... Chcesz się zemścić teraz? Viola... coś, możesz się zemścić? Znaczy ja nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy, bo to są takie rzeczy, które nie wiem, co się, jak się potoczy dalej program, ale... No... Wypluwała różne substancje, próbowała... A i tak nie wezmę jej do Sopotu. Chcesz się na niej zajmować? Ale ona chyba jest z Sopotu, Michał, prawie że. O, jest Meyer! Oh my god! Ktoś tu lubi mocne wejście?
Czy chcesz się zemścić na Wiolce, czy masz teraz coś? Chciałbyś coś pokazać, przedstawić, pokazać, przygotować? Nie, ja nic nie pokażę. Pokażę, może przekażę ten mikrofon po prostu Michałowi, skoro nie było go... O, właśnie. Michał, super, że dołączyłeś. Co się stało? Bo to nie możesz było się podzielić, do mnie. Co się wydarzyło? Spolisz nie. Dobra. To jest jedyny, który ma pracę. Aha. A mi się wydaje, że jemu się nie chciało wcześniej przychodzić. Michał, nie byłem pewien, no miałem masz różne głównie ciekawe rzeczy w domu. Tak. Głównie background aktorski, tutaj miałeś też do czynienia z innymi komikami, czy kiedy wszedłeś, czy miałeś takie odczucie, że jak, nie wiem, staniesz obok dziewczyny i obok ciebie będzie stał Gajda, to nie masz szans? Czekaj, że jak stanę obok bo ciebie dziewczyny, nie było w żarcie, okej. Okay. Ja wiem, ktoś pamiętał, który jest Gajda. Ja nie zrozumiałem pytania chyba, ja jestem aktorem, więc... To był, okej, bo przyszedłeś trochę za późno, spoko. Czy możesz zdradzić w ogóle, jakie numery rozpatrywałeś do wzięcia do programu, ale jednak nie weszły? Czy po prostu od razu wpadłeś na te, które masz i one wchodzą? Chyba wszystkie weszły, ale ja jakby... dochodzenie do tych numerów to była dla mnie zaskakująca, bo nie jestem komikiem, więc jakby nie przygotowuję numerów... Oj, jakaś delikatna nuta została naruszona. To znaczy... Tak? Dobra, to jesteś komikiem, okej, jesteś komika-aktorem. Może być? Może być, dobra. Tak. No dobrze, ale nie jestem w sensie, wiesz, że zawodowo tego nie robię, że sobie idę do klubu, przygotowuję jakieś numery stand-upowe. Halo, hej, chwila, moment. To nie można to w ten sposób. Jeździ po całej Polsce, przygotowuje. Jeżdżę, ale przebierając się za jakichś tam innych, no, mam parę alter ego i to są dosyć znane nazwiska w świecie stand-upu, kabaretu i tak dalej. Przebieram się czasem za Adama, ale tylko dlatego, że mnie o to prosisz, bo nie możesz się rozdwoić. No i po prostu masz bardziej intratną propozycję, a ja się zadowalam karzą za tę mniejszą, w której cię zastępuję. Przed chwilą był właśnie Michał. Tak to jest, jak się spóźnia na imprezy. No. Nie, one się urodziły, te rzeczy jakoś tak, przy takich redakcyjnych spotkaniach. Ja mam taką metodę, że jak tak relacyjnie, tak można powiedzieć, że w relacji... No, można tak powiedzieć? Jest takie słowo? Okej. Że te takie numery jakoś mi się rodzą, ja nie myślę o tym, że o, wyjdę w Wałbrzychu, mam kurde występ i tam próbuję nowy, bo tego nie robię po prostu na co dzień. Kurde, tak na mnie, no dobra, no dobra. Nie, słucham. Nie, próbowałem skojarzyć, gdzie jest Wałbrzych. Ale wyłączyłeś się. Trochę wyłączył się, nie? Karol cię słucha. Że to wychodziło tak jakoś z tych spotkań, że ja sobie gadałem tak jak teraz, nie? I z tego się urodziły jakieś rzeczy. I potem się okazało, a to my jak się spotykaliśmy tam w redakcji programu drugi raz i ja gadałem inne rzeczy, ja mówię, a to weź, wróćmy do tamtego. A ja mówię, do jakiego tamtego? No tam gadałeś takie śmieszne. Co a właśnie, to jest ten problem. Trzeba od razu notować, no bo właśnie. Jak wypadnie, to później nie wróci. No właśnie. Fajnie, cieszę się, że do nas dołączyłeś. Brawo, bo on nie dostał braw na wejście. Ale przecież. Ale wiesz, że to się nazywa, Michał, to jest taki aktor jednorazowy, wiesz, tylko raz zagra i potem już musi coś nowego. No właśnie, to jakaś przypadłość może choroba. Nie, no dlatego właśnie ciebie nie było od początku, bo coś robiłeś nowego. Tak. No a my nie. Przygotowywałem na was. A my nie. Kasia Pakosińska. Znana z tego, że no, masz problem z powstrzymaniem się ze śmiechem. Czy pamiętasz albo kojarzysz taką sytuację? Ja mam, przepraszam, problem z powstrzymaniem się. Idę do łazienki, zaraz wrócę. Dobra. To są największe owacje na siku, jakie słyszałem. A i to trzeba proszę, co tak naprawdę nie myślisz? Trzeba przynieść ceratę tutaj. Kasiu, bo... Trudno mi po tym coś powiedzieć. Domyślam się, że są sytuacje, w których rzeczywiście... W życiu codziennym. Nie możesz się zaśmiać. Czy to jest wywiadówka, czy kremacja, czy jaś. Czy miałeś takie sytuacje, gdzie rzeczywiście wybuchłaś śmiechem przed tym programem, nie panując nad tym, gdzie nie mogłaś opanować? Właściwie to powinna zapytać moich kolegów, którzy siedzą obok mnie, którzy bardzo dobrze mnie znają. I właściwie tych dwóch panów na początku bałam się najbardziej, ponieważ wiedziałam, że oni wiedzą, jak to zrobić ze mną. Ale nie wybrali się w ogóle na swój cel na początku. I to właśnie od razu chcę powiedzieć, Solidarność? Że tych dwóch dżentelmenów. Znaczy oczywiście ta żółta to była przez Gajdę. Coś o wieku, tam coś o PESEL-u mi wyjechał. No więc trzeba było to obśmiać, no bo inaczej, no wiadomo, no i wtedy pękłam. Ale to prawda, że moi koledzy mnie nie atakowali. No właśnie. I rzeczywiście pierwsze chwile, no, nawet tutaj w tych dwóch pierwszych odcinkach, to widać, ja kompletnie nie wiem, co się dzieje. Ja szukałam dopiero metody, jak to w ogóle przetrwać. No po prostu jak to przetrwać. I w zasadzie o niczym innym nie myślałam, tylko co tutaj wymyśleć. No więc na początku chyba też tak jak Gatek. Jadłam dużo, jadłam, piłam, chodziłam z psem niewidocznym, więc był takie... Ale kiedy dostałam żółtą kartkę, kiedy Czarek wszedł z żółtą kartką, aha, to się teraz okopię. I się okopałam. Dobra, nie zdradzamy dalej, nie spoilujemy. Druga mamo na obrotach.
Widzieliśmy ciebie tylko po prostu, co prawda, przez chwilę w trailerze, ale możesz nam coś zdradzić, co tam przygotowałeś? Albo co się działo? Mikrofon? Weź zdradź tak troszeczkę, bez spoilowania. Nie mogę. Mogę ci no powiedzieć, że miałach tam galoty pełne, jak to się u nas zgoda, czyli galoty spodnie. Galoty po co? Pełne, czyli spodnie pełne. Dobrze, ze śmiechu to i nawet ze stresu, żeby tam wyjść. Do, nie ukrywajmy, do takich gwiazd. No jasne, że no tak. Jednak wystąpić i sprawić to, żeby oni się zaśmiali, a oni stoli z takimi minami. O, no i tylko Gajda cię rozumiał, jak pośrednio. Tak. Więc no, fajne wspomnienia na długie lata. Czyli bardziej wspomnienie niż trauma. Super. Panie Karolu, chciałbym tak już na sam koniec. No, ciężko jest znaleźć kogoś z większym dystansem do siebie niż pan. Czy mógłby pan dzisiejsze to spotkanie zakończyć anegdotką? Wszyscy tego chcemy. Jakiś żarcik, jeden żarcik, jeden żarcik, jeden dowcip. Nie, no ja nie mam takich anegdot. No. Ja mam jedną taką po meczu naszych z Czechami. To jest najkrótszy dowcip o piłce nożnej. Będzie krótko, bo już długo gadamy. Tak, tak, tak. Państwo kończymy. Znudzeni na pewno. Najkrótszy dowcip o piłkarzach. Polska gola. Brawo i tym samym kończymy tę część spotkania. Moi drodzy, zapraszam. Dziękujemy. Piętro niżej. Tam jest mnóstwo atrakcji, a przede wszystkim alkohol, a więc bawcie się dobrze. Widzimy się piętro niżej. Do zobaczenia wszystkim.